ojcowskie serce przyprowadziło z powrotem ojca do nas, bo nie dopełniliśmy tego przełamania się opłatkiem, bo był pośpiech. No i mogło być inaczej. Powracają. No właśnie, powracają, tak. I kolędę pierwszą zaśpiewaliśmy z ojcem, bo jeszcze nie było kolędy. To jeszcze nie było. Nie, to jest pierwsza kolęda, którą zaśpiewaliśmy. Tak, i życzymy, żeby brat Albert też był bardzo mocno obecny, prawda? Żebyśmy dobroć odczuwali Bożą i ludzką. No, jesteśmy umocnieni przez ten rok wielkich łask, nowonarodzenie można powiedzieć, przez zanurzenie się w wodach chrztu. Uczynki miłosierdzia co do ciała, co do duszy, niech się staną takim w tej chwili regulaminem naszego życia, żebyśmy byli dobrzy dla siebie. Ojcu, dziękujemy za właśnie to ojcowskie serce, które w tej chwili jak na dłoni zostało nam podane. W takim pośpiechu przybył do nas. To jest, co mówiłem, staram się mówić prawdę. Przypłynąłem z hospicjum, gdzie tam odwiedzałem ludzi tak zwanej troski codziennej, którzy przychodzą, jak i tych, którzy leżą już no, bardzo, bardzo cierpiący tam na tym. I tak już mnie ksiądz Mariusz podwiózł, bo mówi, że jakaś tęsknota jest właśnie tego wyrazem. Tak długo, a tęsknota to jest głód obecności, tak uczył nas Jan Paweł II. Ale ja jeszcze powiem życzenia, których nawet nie nagrywali mnie tutaj nasi śledczy dziennikarze, bo śledzą ścieżki człowieka na każdym miejscu. Mianowicie chcę podkreślić jedno, żebyście w tym czasie najbliższych świąt, kiedy prosimy właśnie to Boże Dzieci o błogosławieństwo każdego naszego domu, czyli każdej naszej wspólnoty, od tej podstawowej, rodzinnej, poprzez wspólnoty właśnie również tutaj pracy i Kościoła i narodu, żebyśmy zapatrzyli się, chodząc po ziemi, bardzo mocno chodząc po ziemi, czyli w realiach, że niebo jest otwarte i to nie tylko od tych 100 lat, kiedy Matka Boża Fatimska przypomniała orędzie i samego Jezusa, ale przypomniała, że to w Bożych rękach jest niebo i ziemia, że ziemia dalej krąży wokół Słońca, a Słońce tańczy wokół tajemnicy Boga. I żebyśmy się tym światłem łaski Bożej, którą nam Maryja objawia w tym stuleciu fatimskim, zanurzyli i żebyśmy z Niego czerpali siłę. Tego Wam życzę. Bóg zachowaj. To zwolnicie mnie już z tego, co bym dopowiadał. Może patrząc w oczy, to jeszcze coś powiem. Amen. Amen. Na każdych odcinkach tego naszego zmagania. Niech lękiem Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. Dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Donasz mi majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.